Witam Was na kanale Instrukcje Apple. W tym odcinku wymienimy baterię w iPhone'ie 6s w autoryzowanym serwisie Apple'a i zobaczymy, jakie są tego efekty i czy w ogóle opłaca się to robić. Zapraszam. My pleasure. Wszystko zaczęło się w grudniu 2017 roku od afery ze spowalnianiem iPhone'ów. Cały filmik na ten temat znajdziecie tutaj. Chcąc jakoś rozwiązać tę aferę, Apple wprowadziło program wymiany baterii w iPhone'ach w obniżonej cenie. Czyli za 129 zł u wszystkich autoryzowanych serwisów Apple'a. Dodatkowo Apple wprowadziło w wersji systemu iOS 11.3 funkcję kondycja baterii. No i teraz ja mam tutaj iPhone'a 6s, z którego korzystałem przez półtora roku, no i niestety wszystkie znaki na niebie i na ziemi, no a przede wszystkim iPhone, mówią mi, że czas wymienić w nim baterię. Po pierwsze, w funkcji kondycja baterii pokazuje mi się, że ten iPhone ma już tylko 81% pierwotnej pojemności baterii. Po drugie, cały czas włączona jest funkcja spowalniania iPhone'a, żeby zapobiegać nieoczekiwanemu wyłączaniu się jego, ale powiem Wam, że i tak to nie zdaje egzaminu w praktyce, bo często ten iPhone się wyłącza. Kolejna sprawa to jest bardzo zróżnicowany czas pracy na baterii. W żaden sposób nie jestem w stanie przewidzieć, ile on wytrzyma na baterii. No to teraz wystarczy, że zobaczymy, gdzie jest najbliższy autoryzowany serwis Apple. Ja wybieram iStrefę, przygotowuję 129 zł za wymianę baterii, no i zaraz sprawdzimy, czy faktycznie warto było wymieniać baterię w iPhone'ie. iPhone jest już naprawiany w iStrefie. Tak jak się spodziewałem, iPhone nie zdał testu sprawności baterii. Zresztą tak wygląda test przeprowadzony w autoryzowanym serwisie. No, mamy tutaj pokazane, że pojemność nominalna baterii wynosi 81%. Mamy tutaj trzy kwadraciki, że iPhone zdał test, to znaczy, że konkretny podzespół zdał dany test, albo że nie zdał. Jeżeli dana kropeczka zachodzi na kwadracik, na którym pisze, że nie zdał, no to znaczy, że jest wadliwa i wymaga wymiany. To właśnie się dzieje. Taka wymiana baterii trwa zazwyczaj kilka godzin, no i wiąże się z całkowitym wyzerowaniem iPhone'a, także pamiętajcie zawsze o tym, żeby go zarchiwizować. Odtworzyłem tego iPhone'a z ostatniej kopii zapasowej, jaką miałem wykonaną w iCloudzie i powiem Wam, ta nowa bateria tchnęła w niego całkowicie nowe życie. Chciałem, żeby w tym filmiku był jakiś efekt wow, więc nagrałem Wam test wydajności telefonu przed wymianą baterii, a także po, przy pomocy aplikacji Geekbench. No i okazało się, że niestety nie ma tutaj efektu wow, no bo według tej aplikacji w sumie to wydajność jest na tym samym poziomie. Co moim zdaniem jest całkowitą nieprawdą i chyba jakoś ta aplikacja się myli albo no nie wiem o co chodzi, no bo wcześniejsze testy wydajności innych telefonów pokazywały diametralną różnicę nawet w tych testach. I powiem Wam szczerze, że naprawdę czuć wielką różnicę w płynności działania tego telefonu, w szybkości jego reagowania, a także taką różnicę, że już każda minuta używania telefonu nie oznacza utraty 2% do baterii. Więc jeżeli Wasz telefon ma już zużytą baterię i kwalifikuje się do wymiany baterii w obniżonej cenie, czyli za 129 zł, to naprawdę polecam Wam to zrobić, bo to oznacza dla Waszego telefonu nowe życie i wcale nie musicie wymieniać telefonu na najnowszy, bo zobaczycie, że Wasz telefon będzie działał doskonale, no bo tak jak Wam mówię, między 6S-em a 8-ką praktycznie w tym momencie nie ma żadnej różnicy. To tyle w tym odcinku, zachęcam Was serdecznie do wymieniania baterii w autoryzowanych serwisach, no bo naprawdę to ma sens. Zachęcam Was do polajkowania mojego odcinka, a także do zasubskrybowania mojego kanału. Do zobaczenia w następnych odcinkach.